Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich turbo serdecznie na kanale do Diabła z grami, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku recenzja gry Final Fantasy Remake, moi drodzy, na PlayStation 5. To wiecie, że ja tu na kanale się nie pierdzielę i po prostu często, jeżeli mam ochotę zrobić jakąś recenzję, nawet jeżeli tytuł ukazał się od już dawno temu, to będę ją po prostu robił, a Final Fantasy jest ogólnie mega ważną marką w moim życiu, więc myślę, że tutaj będę coś w stanie ciekawego wam na ten temat powiedzieć. Moi drodzy, sam Final Fantasy to, oryginalny Final Fantasy to przekultowy japoński RPG, który ukazał się chyba w roku 97, ale tu się mogę mylić, na konsolę PlayStation 1 i była to absolutna rewolucja z tego, co ja pamiętam, ponieważ interesowałem się grami i kupowałem magazyny naprawdę w mega młodym wieku. I ja jeszcze pamiętam, jak słuchajcie, jak ogromne oddziaływanie na całą branżę, na polskich graczy i w ogóle na, że tak powiem, cały ten tak zwany gamingowy, na tą całą gamingową, nie wiem, klikę działała ta gra. Słuchajcie, to był japoński RPG jeden z pierwszych przeniesionych w 3D z postaciami pełnotrójwymiarowymi na renderowanych tłach, który wyróżniał się na maksa, raz, że dość oryginalnym klimatem, jak na japońskie RPG, czyli mieliśmy taki postapokaliptyczny świat, plus gra posiadała naprawdę niesamowite wręcz cutscenki i parę trików graficznych, które na tamten czas były czymś naprawdę absolutnie niesamowitym, no ale też trzeba było tutaj dodać, wiecie, niesamowitą fabułę, fantastyczny świat, doskonale wykreowanych bohaterów i jednego z najlepszych antagonistów w historii gier wideo, plus wiecie, te legendarne samony, walki trwające po ponad godzinę, to naprawdę Final Fantasy to było coś na tyle, że gra, słuchajcie, to były czasy jeszcze jak nie było tak rozwiniętego internetu jak teraz, w ogóle nie pamiętam, czy on w ogóle był, czy to nie było na zasadzie jakichś irców, tego typu rzeczy i często kiedyś ludzie pisali na przykład listy do magazynów i słuchajcie, pamiętam jak dzisiaj, że bardzo taką głośną sprawą, jeżeli chodzi o Final Fantasy VII, były dwie rzeczy, nie? Które gracze rozkminiali. A i tutaj od razu mówię, że ostrzegam, będzie w tym momencie turbo duży spoiler, ale dla mnie mówienie o tym w kontekście siódmego finala jest tak oczywiste, jak to, że gramy Raidenem w Metal Gear Solid 2, nie? No więc, słuchajcie, gracze na maksa sobie rozkminiali to, czy da się uratować Aerith, tak? To po prostu teorii spiskowych na ten temat była masa, nie? Ktoś pisał list, że jest sposób, że trzeba tam pójść na drugi koniec mapy, bo tam przy jakiejś kapliczce stoi duch, trzeba do niego podejść, dać mu pewną materię. To oczywiście nie była prawda, nie? Chodzi mi po prostu o to, jak ogromne zaangażowanie wśród społeczności graczy Final Fantasy VII wzbudzał. To było coś naprawdę niesamowitego. W mojej pamięci Final Fantasy VII zapisał się w taki sposób, że dla mnie od zawsze ta gra była nieodłącznie kojarzona z marką PlayStation. Na demówkach, które były bardzo często dołączane do takiego magazynu PlayStation Magazine, mogliśmy na przykład zobaczyć trailer tego finala. Wiecie, ten final zawsze tak się gdzieś przewijał, czy to na okładkach magazynów i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, ja jak byłem dzieciakiem, kiedy ta gra wyszła, no to nie będę ukrywał, że zatrzymałem się w momencie, w którym po Golden Saucer otwiera nam się mapa, nie? I ja totalnie nie wiedziałem, co to jest zrobić. Ja wtedy miałem poniżej chyba 10 lat, więc też ciężko, żebym, wiecie, mógł to ogarnąć. No ale do gry wróciłem, słuchajcie, jako w miarę dorosły mężczyzna, ukończyłem ją w całości. No i faktycznie w pełni jakby zrozumiałem, dlaczego ten tytuł jest aż tak był. No i w sumie jest aż tak kultowy. W ogóle, słuchajcie, jest na moim kanale recenzja edycji na Nintendo Switch, jeżeli dobrze pamiętam, chyba jest, na 99% jest. No i zapraszam was do niej, tak? A dzisiaj polecimy sobie z tym remake'em Final Fantasy właśnie 7 na PlayStation 5. Powiem wam w ten sposób. Ja miałem mega mocną taką sinusoidę emocji, jeżeli chodzi o ten tytuł. Mianowicie, dobra, zacznijmy może, słuchajcie, od fabuły. Gra opowiada nam o grupie najemników z grupy... Avalanche. Jest to, słuchajcie, grupa, która jest takimi, powiedzmy, anarchistami. Nazywa się ich
lobbystami, nie? W grze, którzy chcą zapobiec temu, żeby korporacja Shinra wysysała energię życiową z planety, a ta energia nazywa się Mako, nie? No i oni tutaj mają zadanie niszczyć, a czy zadanie sobie sami takie ustalili, żeby niszczyć reaktory, które tam, że tak powiem, tą energię Mako zasysają, a przez to będą ratowali planetę. W grze wcielamy się w postać Clouda, jest to żołnierz First Class Soldier. To jest taka specjalna jednostka gości, którzy są tam napędzani też tą Mako energią, tak, są takimi, wiecie, super żołnierzami, ale on się od tego odłącza i właśnie dołącza do owej ekipy Avalanche, na której składa się Barret, czyli wielki po prostu ciemnoskóry cham z gnatem zamiast gęby, no i długowłosa, długonoga, dużo oka Tifa, tak? Która jest taką jedną chyba z moich ulubionych w ogóle bohaterek w finalu. Muszę wam powiedzieć, że nie będę chciał wam tutaj jakoś wchodzić w te mocno w meandry fabularne. Myślę, że i tak większość osób zna fabułę Final Fantasy VII, jednak muszę wam powiedzieć to, że to, co mi się bardzo mocno podobało, to fakt, że ten Midgar i ten cały jakby taki pierwszy rozdział ogólnie Finala VII został tutaj bardzo mocno tak dogłębnie rozwinięty. Dużo bardziej poznamy takie postaci jak Wedge, będziemy mogli się jeszcze bardziej związać właśnie z Tifą, czy na przykład z Barretem, też lepiej poznajemy te postaci. Cloud też nie wydaje się być takim bohaterem, jak był w oryginalnej grze, w sensie jak najbardziej jest takim samym bohaterem, tylko mi chodzi bardziej o to, że tutaj też widać, że on ma w sobie więcej głębi, tak? A sama Aerith jest jeszcze bardziej kochana, jeszcze bardziej dobra, jeszcze bardziej taka, wiecie, dobroduszna dla całej ekipy, co sprawia, że no późniejsze wydarzenia, które będą miały miejsce pewnie w kolejnej części, będą miały na nas ogromny, ale to ogromny wpływ. Moi drodzy, powiedziałem w kolejnej części. Część z was na pewno wie, że Final Fantasy VII jest gigantyczną po prostu grą, ogromną jak na swoje czasy. No i tutaj niestety Square postanowił ją podzielić na pewnie kilka różnych etapów, tak? No i tutaj historia zamyka się w momencie, w którym nasi bohaterowie będą wydostają się z miasta Midgar. Powiem tak, no jest to plus i minus, no bo z jednej strony, tak jak wam mówiłem, możemy tutaj zapoznać się bardzo dobrze z bohaterami właśnie w mieście Midgar, bardziej poczuć, tak wiecie, jego klimat, porobić tam więcej sidequestów, wszystko jest takie bardziej dokładne, że tak powiem. No ale też z drugiej strony, w momencie, w którym gra się skończyła, to ja miałem takie, cholera, no przecież oni dopiero zaczęli, nie? No i to mi się akurat nie podobało. Ogólnie fabułę oceniam na plus. Jako, słuchajcie, fabułę dla osób, które znają Final Fantasy VII. Jakby ktoś tak miał kompletnie na, wiecie, kompletnie na sucho do tego podejść i widzi Sephirotha, którego, wiecie, jak my widzimy, że tam go dodali, w ogóle jest go dużo więcej niż w tym oryginalnym pierwszym etapie Finala, no to raczej by nie wiedział, kto to do jasnej cholery jest. No a fani tutaj od razu, o, Sephiroth, nie? Czyli mówię, no jeżeli chodzi o fabułę, to jestem bardzo mocno rozdarty, no i też rozdarty będę, znaczy ogólnie na plus, tak? Ogólnie na plus, tylko patrząc z perspektywy osób takich, które nie znają Finala VII, no nie wiem, nie? No ale ta właśnie rozdartość będę tutaj, będzie się jeszcze to ona przejawiała w tej recenzji. Przejdźmy sobie może do... zacznijmy od grafiki, tak? Wyjątkowo. Słuchajcie, grafika, będę z wami szczery, dla mnie na PlayStation 5 ogólnie topka wygląda tak. Horizon Forbidden West, chociaż gra mi się nie podoba, to doceniam, że graficznie rozwala wszystko, nie? Chyba Demon's Souls, no i na pewno Final Fantasy VII. Nie wiem, jak oni to, słuchajcie, zrobili, że gra z PlayStation 4 wygląda tak świetnie, ale pamiętam bardzo dobrze, jak wychodził pierwszy film, taki ten CGI z Final Fantasy, nie pamiętam już jego nazwy, to kiedyś, pamiętam, siedzieliśmy z kumplami oglądając to, mówiliśmy, jo... Jak kiedyś gry tak będą wyglądały, to będzie zajebiście. I tak wyglądają. Zacząłem na samym początku grać Finala, słuchajcie, w 60 ramkach, ale... No i wyglądało to dobrze, tak? Ale w momencie, w którym włączyłem opcję graficzną z tą najwyższą rozdzielczością, no to moje oczy po prostu wyleciały mi i ja musiałem ich potem szukać po chacie, tak jak szukam gry Cult of the Lamb, którą zeżarł mój pies. Grafika wygląda niesamowicie. Tekstury są ostre jak żyleta. Ja pamiętam, że spędziłem, słuchajcie, dobre 2 minuty, co najmniej, oglądając z bliska miecz Clouda, bo nie wierzyłem, że on każdą ryskę ma, po prostu, wiecie, jakieś takie drobne wgłębienia na ostrzach. I jest to trzeci raz, w
którym czuję, że mam, wiecie, konsolę obecnej generacji, nie? To mówię, no niewiele było takich gier, które sprawiły, że naprawdę tutaj bym się jakoś niesamowicie grafiką jarał. Tutaj tak było. Zarówno wszystkie jakieś takie efekty środowiskowe, modele postaci, efekty aury, typu, nie wiem, jakiś dym, coś takiego, światła miasta, to wszystko wygląda absolutnie fantastycznie i dla mnie to jest totalnie najwyższa półka. Momentami, słuchajcie, nie wierzyłem, aż to jest gra, nie? To jest bardzo fajny patent, jeżeli chodzi o scenki CGI, że przychodzą one bardzo płynnie do właśnie gameplayu i to też jest, nie wiem, bardzo, bardzo fajny myk. Robi to po prostu gigantyczne wrażenie. Czekajcie, bo mi tu pies greenskina rozwala. Piorun, przejdź proszę, misiu. O, dobra, udało się przepchnąć tego piesiutka. Dobrze, słuchajcie, wracając do tematu, może troszeczkę o designie. Design gry jest to absolutnie najwyższa półka. Przeciwnicy w grze wyglądają absolutnie fantastycznie. Są to jedne z, no, z bardzo z fajniejszych. Są to po prostu świetne modele, tak? Mamy niby jakieś, wiecie, koniki wodne, powiedzmy, które będą w nas rąbały kwasem, ale to wszystko jest bardzo fajnie utrzymane w takiej tej postapokaliptyczno-industrialnej stylistyce, czyli nawet taki, nie wiem, słodki konik jest taki brudny i zły. Wiecie, będzie jakieś robactwo obrzydliwe, jakieś bandyci, oczywiście przeróżne roboty, jest tego cała, ale to cała masa. No i generalnie rzecz biorąc pod kątem przeciwników wygląda to świetnie, bardzo mi się podoba. Dobrze, jeżeli chodzi jeszcze o design, no to cholera, jestem tutaj też troszeczkę, mam takie mieszane uczucia, ponieważ, no może design nie, ale to bardziej chodzi mi o to, że niektóre lokacje w grze sprawiają, że szczęka po prostu opada nam na ziemię. Na przykład, wiecie, tak zwana ta, nie wiem, ta dzielnica, powiedzmy, czerwonych latarni w mieście Midgar. No jest tego masa, naprawdę niektóre miejscówki potrafią urywać głowę i my po prostu aż się dziwimy, że gra może aż tak dobrze wyglądać. Ale równie często, co właśnie do absolutnie fantastycznych miejscówek, gra będzie nas rzucała do jakichś kanałów, nie wiem, tych, no, szybów, jak w sensie takich cienkich korytarzy w fabrykach, ciemnych, cienkich korytarzy, jakieś takie lokacje, które są takie memłane, totalnie jakby bez takiego wyrazu, no i mi się nie podobające, ale to jeszcze zaraz przejdziemy, bo to też się łączy w pewien sposób z gameplayem. Moi drodzy, tak więc pod kątem designu, grafiki, gra to jest najwyższa możliwa półka ever, nie? Pod kątem dźwięków jest też bardzo dobrze. Zauważyłem tutaj całą masę tak zwanych przearanżowanych ścieżek dźwiękowych z Final Fantasy VII. Niektóre kawałki są od razu dla nas do rozpoznania. Mega mi się to podobało. Są wszystkie z takim nowym sznytem i mi się podobają na maksa. Bardzo fajnie zostały dobrane głosy postaci. Zarówno Tifa, Aerith, jak i Barret są świetnie dobrani. Szczególnie Barret mi się podoba, nie? Jego wokal pasuje doskonale do jego postaci. No i generalnie rzecz biorąc, pod tym kątem też nie mogę tej tytułowi niczego kompletnie zarzucić. Przejdźmy w takim razie, moi drodzy, do gameplayu. Lecimy. Słuchajcie, gra, oczywiście Final Fantasy, niestety, dla mnie bardzo niestety, dawno temu już porzucił turowy system walki na rzecz takiego akcyjniaka. No i powiem wam tak, w grze z reguły mamy 3 osoby w drużynie, w zasadzie nie z reguły, tylko praktycznie zawsze, może być ich tylko mniej, a jeżeli są sekwencje, w których mamy ich więcej, to jest tak zwany dochodzący członek, na którym nie możemy sterować, który tylko i wyłącznie będzie jakoś nam pomagał naszej drużynie z poza naszej kontroli, że tak powiem. No i generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, walka polega na tym, że mamy, każda z postaci ma swój taki lekki atak, mocny atak i to jest zależnie od postaci. Na przykład Cloud, w momencie, w którym ciśniemy trójkąt, zmienia swój stan bojowy na taki, w którym zadaje dużo większe obrażenia, ale jest dużo słabszy. Tifa może naładować potężny uppercut, a Barret może naładować swojego gnata i wysadzić potężną salwą, która najczęściej sprawia, że przeciwnik, no, może nie tyle co umiera, ale jest taki, wiecie, wybity z równowagi i wtedy możemy w niego ładować. Oczywiście standardowo dla japońskich RPG-ów każdy przeciwnik ma swoje słabości, swoje jakieś, wiecie, mocne strony, typu, nie wiem, w robota palnicie prądem, to będzie działało najlepiej, w ognistego lodem, w lodowego ogniem i tak dalej, i tak dalej. No i powiem wam tak, no te walki są bardzo dynamiczne, wyglądają niesamowicie efektownie, po prostu to, co się dzieje w trakcie niektórych starć z bossami, to przechodzi w ogóle moje jakieś wyobrażenie, nie? Naprawdę rozbłyski, iskry, ognie, jakieś, wiecie, efekty tych czarów, to jest prawdziwa uczta dla oka. I powiem wam w ten sposób, no cholera, brakuje mi mocno tego turowego systemu walki, ale też nie mogę powiedzieć, że po raz tego systemu walki bawiłem się źle, ponieważ jest możliwość włączenia tak zwanej aktywnej pauzy, kiedy ekran zwalnia, myślę, że jakieś 99% i my wtedy sobie możemy wybrać jakiegoś skillsa, rzucić czary specjalne, jakiś specjal, tak, przywołać samona, które wyglądają
potężnie po prostu i mają niesamowite animacje. No i właśnie też będziemy mogli się przełączać pomiędzy różnymi postaciami. Daje to takie trochę taktyczne podejście i ja zauważyłem, że ja przez bardzo długi okres czasu w tą grę byłem obrażony na ten system walki, po prostu szedłem i rąbałem każdego jak w Devil May Cry, ale jak zacząłem wykorzystywać tą technikę, wiecie, to jakoś bardziej używać czarów i tak dalej, to grało mi się dużo, ale to dużo lepiej. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, jeżeli mamy temat walki, która jest dość przyjemna, to przejdźmy teraz może do eksploracji i tu mam parę problemów, ponieważ tak, mówiłem wam, że pod kątem właśnie tutaj designu lokacji jest ok, jest bardzo fajnie, ale nie pod kątem wszystkich, to mi się nie podoba bardzo w tej grze struktura poziomów, ponieważ każdy z poziomów jest po prostu siatką cienkich tuneli, po których będziemy chodzić. Na tyle mnie to irytowało, że momentami ja zobaczyłem, że co przy nudniejszych etapach gry, czułem się, jakbym po prostu oglądał filmik, tylko z wyciągniętą, wiecie, palcem na galę, że on idzie do przodu i idzie. I zawsze, kiedy pojawiała się jakaś taka lokacja, w której można było bardziej tam coś poszukać, wiecie, poszperać sobie, pomyszkować, czy nawet w miastach, w których mogliśmy sobie trochę połazić, wiecie, tu z kimś zagadać, podobało mi się to bardziej, ale te etapy, w których na przykład mamy pójść z punktu A do punktu B i to jest tylko i wyłącznie korytarz, nieważne, czy korytarz zieleni, czy korytarz, słuchajcie, z piachu, czy korytarz w fabryce Shinry, czy korytarz w podziemiach. Zawsze jest to, słuchajcie, korytarz. To mnie trochę potrafiło, przyznam, wymęczyć i gra, wiecie, jak ja już przesypiałem i się obrażałem na ten tytuł, nagle mi wypłacała liścia i stwierdzała, że facet, weź tutaj lepiej, zobacz jak jest zajebiście, nie? To tutaj był taki mój mały, ogólnie rzecz biorąc, problem z tym. W grze, słuchajcie, jest cała masa sidequestów do zrobienia oraz aktywności pobocznych. Będziemy sobie mogli poćwiczyć na przykład przysiady na siłowni, będziemy mogli robić tak zwane VR missions, czyli walczyć z jakimiś tam, wiecie, z piorunek piszczy, bo kotkę woła, ona siedzi na konsoli, on by chciał ją zdjąć, ale nie zrobi tego, no nieważne. Moi drodzy, o czym mówiłem? Aha, o sidequestach. Sidequesty generalnie rzecz biorąc dla mnie są ok. Są takie, że nie wiem, idź, ubij tam 10 potworów, idź, tu ktoś coś ukradł, pogadaj z nim. Są ciekawe, nie powiem, że nie są, ale też nie są jakieś takie wyjątkowe, nie? No nie zrobiłem wszystkich. Istnieje szansa, że wrócę do gry po to, żeby oczywiście te wszystkie właśnie sidequesty tutaj dokończyć. Dobra, moi drodzy, powiem wam tak, teraz tak na podsumowanie w sumie tego wszystkiego. No ten final wiedział, widzę, że tutaj goście ze Square doskonale wiedzą, co robią, nie? No bo nawet jeżeli ktoś był mega, tak się zapierał przed tym remake'iem jak ja, no to była jedna z moich pierwszych gier, które kupiłem na PS5, a skończyłem ją dopiero niedawno, z tego względu, że no... Jakoś zawsze miałem ciekawsze tytuły, jakoś nie do końca zgadzałem z tym remake'iem, nie wiem, tak może wewnętrznie, a to mi brakowało tego, wiecie, turowego systemu walki i tak dalej, ale cholera jasna, fanserwis jest tak ogromny, takie, wiecie, oczka dla fanów gry są tak gigantyczne, możliwość zobaczenia naszych ulubionych bohaterów w pełnym 3D, w niesamowicie wysokiej rozdzielczości, z fantastycznymi modelami postaci, to naprawdę robi ogromną robotę. To robi naprawdę gigantyczne wrażenie. Słuchajcie, sorry za cięcie, musiałem zwierzątka ogarnąć w domu. No chodź, misiaku, chodź. Tak? Nie. Dobra. Generalnie rzecz biorąc, wiecie, no ciężko jest być fanem Final Fantasy VII i mimo wszystko się tym remake'em nie jarać. No tak jak wam mówię, zobaczenie Sephirotha, tych wszystkich postaci, takich, wiecie, małych myków fabularnych, to jak te postacie zostały rozwinięte od czasów, w którym pierwszy raz mieliśmy okazję je poznać. Na przykład, nie wiem, czy mi się wydaje, czy Tifa w pewnym momencie gry dostaje siwych włosów trochę, że ona ich przedtem nie miała. Tam się dzieje jakaś tam tragedia, tak? I tutaj ona nagle ma siwsze włosy. To jest po prostu świetne, nie? Nigdy w życiu nie rozumiałem tak dobrze Barretta, właśnie Tify i nie czułem tak dużej empatii do postaci Aerith jak teraz, nie? Cholera, powiem wam szczerze, chciałem dać temu niską ocenę, ale będzie na początku oczywiście, bo tam byłem niezadowolony z paru rzeczy, ale po tym jak przeszedłem, no to siedziałem, tylko kiwałem głową z zadowoleniem, powiedziałem no, nie róbcie żadnych finali 16, róbcie dalej tą siódemkę, nie? Mega mocno czekam na rozwinięcie historii. W momencie, w którym kończę do was gadać o tej grze, no to najprawdopodobniej lecę do mojego ukochanego sklepu Perfect Blue, żeby sobie kupić Final Fantasy Crisis Core, który będę ogrywał wszędzie, gdzie tylko się da na Nintendo Switch. No i co? Powiem wam tak, Final Fantasy VII... Dla osób, które kompletnie nie znają, nie wiem, czy to będzie aż tak dobry tytuł. W sensie, no robi wrażenie ogromne, nie? Dla fanów, nawet jeżeli jesteście fanami takimi jak ja, którzy mega sceptycznie podchodzili do tego,
do tej gry, no to kupcie, nie? Będziecie na pewno zadowoleni, ja jestem. Ja jestem, chociaż mówię, no mam bardzo dużo, ale bez oceny dla fanów, pozycja obowiązkowa. Na pewno nie można mówić, że to jest lepszy remake niż oryginał, nie zgodzę się z tym, nie ma takich szans. No, ale czekajmy. Jestem teraz w ogóle ciekawy, jak ma zamiar to Square rozwiązać, że co, dadzą nam teraz nową grę i będziemy mogli jakoś przenieść poziomy postaci? Czy nie wiem, jak to zrobić, nie? Cholera, trochę się moim zdaniem wrąbali na minę generalnie, rzecz biorąc, z tym Finalem 7. Mogli zrobić z tego jakiś taki ogromny projekt, który by robili tam parę lat i wiecie, puścić ją całą naraz, a nie tutaj tylko i wyłącznie dawać nam jedną trzecią gry, no bo ja przyznam, że no po zakończeniu miałem gigantyczny niedosyt. No, no ale gra fajna, nie? Jeszcze jest to też dodatek Intergrade, słuchajcie, wcielamy się w nim w Jaffi. Krótki, fajny Jaffi, świetna postać i tyle. Pozdrawiam Was mega serdecznie, zapraszam Was na Patronite, zapraszam Was na grupę Do Diabła z Grami, na Discord Do Diabła z Grami, a my widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku Do Diabła z Grami również. To chyba nie recenzja, nie? Taka bardziej pogadanka, co nie? Kotki? Piesek? Nara.